wyglądają te odżywki, bostery testosteronu? Jak one działają? Jak działają? No to one głównie stymulują przyssadkę, która wydziela ten hormon LH, który pobudza jądra do większej produkcji testosteronu. Czy działają dobrze, czy nie? No na pewno działają one w pełni naturalnie, czyli tak naprawdę podnoszą nieco poziom tego testosteronu, ale tylko w tych takich naturalnych granicach. Także na pewno biorąc takie suplementy możecie liczyć na większą regenerację, na większy przyrost siły i tak dalej. Szczególnie działają te suplementy lepiej u tych ludzi, którzy mają zaniżony poziom testosteronu. Obojętnie, czy jest to zaniżony poziom przez to, że nie wiem, że są starsi, że mają dużo stresu w życiu, czy są na przykład w jakichś, nie wiem, cyklach wcześniejszych takich sterydowych. To działają, na pewno są to odczuwalne rzeczy, natomiast na pewno nie są to takie super spektakularne efekty i nie są takie, że jak na przykład po kreatynie, że czuć 2-3 tygodnie działanie tego środka. To jednak potrzeba dużo większego czasu, żeby coś tam zaobserwować. Później po odstawieniu nie ma takich większych zachwiań? Przeważnie jest też tak, że jak ktoś ma niższy poziom testosteronu, to takimi suplementami, nie mówię tu o prohormonach, tylko o takich rzeczach opartych, nie wiem, na jakimś tam tribulusie i takich tam rzeczach, to może być nawet lepiej, bo ten system lepiej działa i po odstawieniu nawet dalej ten poziom się utrzymuje. Oczywiście nie mówię o prohormonach, bo tak naprawdę prohormony to nic innego jak sterydy praktycznie, nie? Także to nie jest to samo. No teraz ostatnimi czasy dużo prohormonów weszło jako suplementy diety. No to na pewno nie są to suplementy takie, można powiedzieć, legalnie sprzedawane. Na pewno to nie jest to, co można normalnie kupić w sklepie i tak dalej. To na pewno zaburza bardzo mocno gospodarkę hormonalną i na pewno są większe efekty niż po takich typowych boosterach testosteronu. Natomiast spadki są też o wiele, wiele większe. A środki takie na pograniczu legalności 6-okso, 6-bromo, czy Novedex na przykład, coś co nam obniża estrogen, czy... Wiesz, to teoretycznie, jeżeli generalnie będzie lepsza proporcja testosteronu do estrogenu na korzyść właśnie testosteronu, czyli więcej tego wolnego testosteronu, to wiadomo, że jest to lepszy efekt, taki ogólnie. Zwiększa się regeneracja, jest możliwość budowania większej masy mięśniowej, natomiast... Nie są to też takie jak prohormony. One są porównywalne do tych innych suplementów, tylko że troszeczkę może w moim odczuciu lepiej działają na przykład dla tych, którzy robią formę, bo niski poziom estrogenu daje mniejszą jakby retencję wody, organizm ma takie troszeczkę bardziej zbite, twarde mięśnie, więc u ludzi, którzy są ogólnie szczupli, efekt jest dwa razy lepszy, nie? Natomiast jeśli chodzi o jakąś tam super budowę masy mięśniowej, no to wiadomo, że... No, nie jest to jakby nie wiadomo co tam, jakieś super cuda, nie? Jeśli chodzi o budowę masy mięśniowej, to tak naprawdę te wszystkie staki kreatynowe, kreatyna, coś co daje większą siłę, daje też troszeczkę większy przyrost. Bo to co mówiliśmy wcześniej, że to jest jednak troszeczkę powiązane, ta większa siła z większą masą mięśniową. Natomiast sam wzrost poziomu testosteronu daje tylko możliwości cięższego trenowania, lepszej regeneracji, więc żeby coś z tego urosło, to też trzeba zapychać na tej siłowni, nie? Wiadomo. Nie ma takich niestety suplementów, że się weźmie, nic się nie robi i wszystko rośnie. No niestety. A czy uważasz, że boostery azotu poza fajną pompą dają coś jeszcze? Może jeszcze raz głośniej? Boostery azotu. Mhm. Jakieś suplementy, które powodują większą pompę na treningu, czy właśnie oprócz samej tej pompy, czy one dają coś jeszcze, czy to jest tylko fajne, nie wiem, fajne czucie się na treningu i nic więcej? Ja generalnie uważam, że to są super suplementy, że rozszerzają naczynia, tak jest lepszy napływ krwi do mięśni i dzięki temu więcej składników odżywczych dostaje się do mięśni. Czyli im jest więcej krwi w danym mięśniu, tym jest raz, że więcej tych składników do wykorzystania, a dwa, że lepsza regeneracja tego wszystkiego, nie? Także myślę, że tak. Tym bardziej, że takie suplementy też są często połączone z jakimiś takimi boosterami energetycznymi, trochę kreatyny i tak dalej. Także są to fajne rzeczy, które zwiększają skupienie na treningu, zwiększają siłę, moc, ciężej się trenuje, to się przekłada potem na większy efekt. Kazeina to jest też białko, które jest świetne w ciągu dnia. Dlatego, że kazeina generalnie wchłania się bardzo wolno i czasami, jeżeli przerwy między posiłkami są długie, to warto sobie zastosować kazeinę, nie?
Czasami możemy sobie połączyć kazeinę na przykład i ten, i serwatkę w jednym. Czyli część tych białek troszkę szybciej wchłanialnych, część wolno wchłanialnych. Może takie nietypowe akurat, jeśli chodzi o samą chemię, ale o objaw. Może troszkę głośniej, bo nie ma, nie mam takie nieraz chęci, że czuję, że no mam moc, jak to się mówi, power, przychodzę na trening i w trakcie ćwiczenia wychodzi zupełnie coś odmiennego, nie? Że jest brak jakby chęci, nie? Wykonania danego ćwiczenia, albo jest ono niepełne. Czym to się objawia? Znaczy, może to być i to jest najczęściej po prostu spadek cukru we krwi, czyli generalnie dieta jest źle dobrana, albo było na przykład za dużo cukrów prostych przed treningiem i one szybko opadły i nie ma już potem mocy, albo ogólnie za mało węglowodanów w diecie. Także głównie, jeżeli trening nie idzie jak trzeba, jeżeli wykluczamy tą kwestię przetrenowania, że organizm nie jest zajechany po prostu treningami, to głównie wiąże się to z ilością węglowodanów albo z jakością tych węglowodanów. Tu jeszcze kolega pytał o jakości tych białek. I tam właśnie nadmienił pan, no tej najlepszej to jest, gdzie jest hydroliza. Co to znaczy? Siądę, chwilę, bo już tu łamię. No. Najłatwiej by było po prostu pojąć nazwami tego, co możemy tutaj kupić, nie? Czy przypuśćmy w sklepie. Jeśli chodzi o hydrolizat, to świetnym hydrolizatem jest ten hydrolizat z Fitness Authority, Diamond Hydrolizat Protein, coś takiego. Ale to jest białko tylko i wyłącznie potreningowe i ewentualnie rano. Ono się wchłania najszybciej. To są tak naprawdę aminokwasy w proszku. Także super białko wtedy, kiedy szybko go potrzebujemy. Takim bardziej białkiem uniwersalnym, ale szybko wchłanialnym też jest na przykład ten też z Fitness Authority Isolite, czy tam Isolate Protein. Jest to też serwatka, czyli też szybko wchłanialne białko, ale łącząc to na przykład z jakimiś innymi źródłami, nie wiem, błonnika, tłuszczu, powodujemy to, że wchłania się troszeczkę wolniej. Także można to wtedy sobie zamienić to jako posiłek, albo wykorzystywać na przykład razem z Vitargo jako taki suplement zaraz potreningowy. I jeszcze z Fitness Authority też jest taki zwykły whey protein, czyli serwatka. Tam przeważa koncentrat serwatki, czyli tak naprawdę jest to również dobry rodzaj białka. Natomiast różnica jest tylko taka, że tak naprawdę w koncentracie jest dużo więcej cukru, czyli dużo więcej węglowodanów. Jeśli ktoś jest na diecie jakiejś takiej typowo odchudzającej i liczy każdy gram węglowodanów, no to oczywiście, jeśli powiedzmy bierze 50 gramów białka na posiłek, to się może okazać, że ma tam z 10-12 gramów cukru w tej porcji. Więc jest to za dużo, więc wtedy lepiej byłoby, żeby brał izolat. Natomiast jeżeli ktoś buduje masę mięśniową, to te 10-12 gram cukru w niczym mu nie przeszkadza i może śmiało pić takie białko. A zaletą jest też to, że jest dużo tańsze i przeważnie smaczniejsze jest niż na przykład izolat czy niż hydrolizat, bo jednak te węglowodany dają lepszy smak. Tu się ma tutaj z tych takich najbardziej popularnych, bo tu widzę, że każdy raczej to bierze po treningu, to jest to Isogold. To Isogold to jest właśnie izolat. To jest taka wyższa półka tych serwatek, czyli izolat serwatki, czyli takie białko, które ma szybko wchłanialne białko, bardzo mało węglowodanów. Tego Isogolda sam biorę i tam jest tylko 1,5 grama węglowodanów na 27 gramów białka. Czyli super, super odżywka i dla tych, którzy się odchudzają, i dla tych, co budują masę, super odżywka białkowa. Dziękuję. Bo dla porównania na przykład w serwatce w takim koncentracie może być 20 gramów węglowodanów i na przykład 5 gramów węglowodanów. Czyli ta różnica jest bardzo, bardzo duża, nie? Czy kreatynę lepiej cyklować, czy lepiej na przykład przyjmować ją stale? Czy w rozrachunku rocznym wychodzi mniej więcej na to samo, czy która metoda jest lepsza? Lepiej brać kreatynę dłużej na pewno, czyli na pewno nie te 4 tygodnie czy 6. 4 tygodnie nic się nie zbuduje, tylko tyle, że się tam troszeczkę podejdzie wodą, trochę więcej tej wody w mięśniach i jest jakiś tam efekt. Natomiast żeby zbudować te mięśnie, potrzeba robić ten cykl troszeczkę dłuższy. Ja tam ogólnie polecam klientom, żeby robili takie cykle na kreatynie przynajmniej z 10-12 tygodni. Potem warto zawsze zrobić sobie troszeczkę wolnego od tej kreatyny, ale wiąże się to głównie z tym, że nie da się też trenować przez cały rok maksymalnie intensywnie. Czyli jeżeli masz na przykład cykl treningowy, treningów intensywnych, to bierzesz kreatynę. Potem robisz powiedzmy 2-3 tygodnie lżejszych treningów, nie bierzesz kreatyny i tak dalej, i tak dalej. Także można śmiało brać przez większą część roku. Czy w okresie redukcyjnym można byłoby się zdecydować na typowy trening siłowy, na przykład tam po 5 powtórzeń i tak dalej? Czy lepiej właśnie docinać jakimiś tam izolowanymi? Trening generalnie w okresie takim
startowym czy takim redukcyjnym nie musi się bardzo różnić od treningu na masę. Natomiast jest dużo większe zagrożenie kontuzją. Więc jeżeli robisz 5 powtórzeń w treningu na rzeźbie i masz już mało tkanki tłuszczowej, to bardzo łatwo kontuzję. Dlatego raczej nie polecam takich ekstremów. Nie? Lepiej robić wszystko tak po 8, 10, 12 powtórzeń, chociaż warto, chociaż co jakiś czas robić tam jedno ćwiczenie na 5, nawet 6 ruchów, ale to powiedzmy w jednej serii. Natomiast kilka serii na takich dużych ciężarach na pewno prędzej czy później skończy się kontuzją. Nie? Tym bardziej, że tak naprawdę w okresie redukcyjnym robisz tylko wszystko to, żeby hamować utratę masy mięśniowej, nie budujesz jej. Także głównym twoim celem jest zachowanie jak największej masy, nie? Jak uważasz, ile posiłków maksymalnie w ciągu dnia możemy zastąpić szejkiem białkowym, jeżeli nie mamy możliwości zjedzenia normalnego posiłku? Wiesz co, uważam, że przynajmniej 4 posiłki w ciągu dnia, jeżeli ktoś podchodzi poważnie do sprawy, powinny być normalne. Natomiast szejków mogą być 3, mogą być 4. No. Czy gdybyśmy porównywali różne źródła białka, na przykład wołowina, twaróg, pierś kurczaka, czy wszystkie stawiasz na równi jako pełnowartościowe białko? Czy... No bo nie wiem, jest teraz ostatnio przynajmniej taki trend, że na przykład wołowina jest bardzo wartościowym białkiem. Czy uważasz, że jest sens na przykład... Wołowina jest najlepsza, jeżeli chodzi o budowę masy mięśniowej i otrzymanie takiej pełności mięśni, tam powiedzmy, czy przed zalodami, czy w czasie redukcji. Być może jest to związane z większą zawartością tłuszczu, być może większa zawartość żelaza, witamin z grupy B. Nie wiem, ale naprawdę je się wołowinę, mięśnie wyglądają inaczej, łatwiej się buduje siłę. Wiadomo, że to jest też takie naturalne źródło kreatyny. Oczywiście jest tego minimalne ilości, ale jest to odczuwalne. Jeśli chodzi o samo przyrządzanie, to... w ciągu dnia z wołowiny warto jeść. To wiadomo, że to jest mięso trochę twardsze. Czy uważasz, że stosowanie soli zmiękczającej na dłuższą metę jest szkodliwe? Wiesz co, powiem ci, że nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo nigdy tej soli nie stosowałem. Znaczy wiadomo, że nie każdego stać na polędwice, prawda? Żeby tam smażyć steki. Ja też polędwice nie jem. Kupuję powiedzmy jakiś tam udziec wołowy, czy taką wołowinę ekstra i ją mielę. I przeważnie zawsze wołowinę jem mieloną, w sensie takim, że oczywiście sam sobie ją mielę, nie kupuję jakiegoś tam mielonego, nie wiadomo z czego, w markecie, tylko sam ją mielę, wrzucam na patelnię, zakrywam jakąś tam pokrywką i ją duszę. Jest rewelacyjna, można dodać troszeczkę koncentratu pomidorowego, nawet w fazie redukcyjnej, przyprawić dobrze, naprawdę jest super. A myślisz, że marynaty w jakiś sposób niszczą tą strukturę białka? Czy mięso można marynować? Wydaje mi się, że nie niszczą. Wydaje mi się, że to, co tam jest przed, na pewno tam zostanie. Znaczy, bo alkoholu to na pewno do takiej marynaty dodawać nie można, prawda? Bo... Wiesz co, no są właśnie różne... szkoły. Jedni uważają, że alkohol jest strasznie nam zły, że wpływa na białko w taki negatywny sposób. Inni generalnie nie. I powiem ci, że... A ty jak uważasz? Wiesz co, uważam, że najgorsze zło w alkoholu to jest to, że to są niekontrolowane kalorie. 1 gram alkoholu to 7 kalorii. I to jest tak naprawdę największe zło według mnie. Oczywiście jak robisz dietę, no to jest to absolutnie niedopuszczalne. Natomiast jeżeli robisz masę i wypijesz sobie, nie wiem, piwo jakieś tam od czasu do czasu z kolegami, czy tam, nie wiem, wypijesz lampkę wina z dziewczyną, to w żaden sposób to na pewno nie wpłynie na formę. Natomiast wiadomo, że jeżeli idziesz na dyskotekę i się załatwisz na amen i rano nie wstaniesz, stracisz 5 posiłków, następnie, no to wiadomo, że jesteś kilka dni w plecy. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. A uważasz, że w diecie na masę można stosować ziemniaki, ale nie bataty, tylko takie zwykłe, nasze tradycyjne? Ja uważam, że ziemniaki można stosować nawet w diecie redukcyjnej. Ziemniaki to rewelacyjne źródło węglowodanów. Ja sam osobiście najbardziej lubię ziemniaki takie zwykłe przed treningiem. One mają troszeczkę wyższy indeks niż na przykład brązowy ryż i tak dalej. Ale jeśli jemy je na przykład ze skórką, jeśli jemy je z jakimś źródłem tłuszczu i białka, to ten indeks też się troszeczkę obniża. Natomiast nie aż tak bardzo jak na przykład ryż brązowy czy na przykład płatki owsiane. I dzięki temu u mnie, akurat w moim przypadku, daje mi to dużo większą energię na treningu. Lepiej mi się trenuje po ziemniakach na posiłek przedtreningowy niż na przykład, nie wiem, po ryżu, po płatkach. Próbowałem różnych rzeczy. Także ziemniaki dla mnie są zawsze super i nawet na redukcji
jem białe ziemniaki.